Dziś porozmawiamy o debiucie gospodarczym. Moimi gośćmi są pan Rafał Ząbczyk, radny Rady Miejskiej w Świdnicy oraz pan Jerzy Legut, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego. Panie radny, kwestia samej idei debiutu gospodarczego, sprawa, temat chyba jak najbardziej cieszy się powodzeniem i jest potrzebny. A jest? Nie, no moim zdaniem jak najbardziej tak. Powinniśmy wspierać tych młodych ludzi, może nie tylko młodych, ale też osoby, które w jakikolwiek sposób chcą aktywnie wyjść na ten rynek pracy, założyć własną działalność gospodarczą. Co więcej, mają na to jakiś ciekawy i atrakcyjny pomysł i powinniśmy im w tym pomagać, wspierać, przyklaskiwać, nie robić żadnych problemów. To, co jest ważne, powinniśmy pewnie jakoś w miarę starać się monitorować to, jak program przebiega, co dzieje się później z tymi osobami i ewentualnie wyciągać jakieś wnioski na przyszłość, być może ustalające, że skoro wiemy, jak duży problem jest w Świdnicy na rynku gastronomicznym, tak, to być może niekoniecznie wchodzić w te projekty, które gastronomii, kolejnych kawiarni i barów dotyczą, bo być może jest to jakiś nietrafiony kierunek, ale sam program, idea oczywiście na tak. Pewne zmiany nastąpią właśnie w debiucie gospodarczym. Jakie to zmiany? To są zmiany raczej formalne, bo związane to jest ze zmianami, które dotyczą prawa Unii Europejskiej. Otóż programy tak zwane de minimis skończyły swoją żywotność z końcem ubiegłego roku. W związku z tym należało po wprowadzeniu nowych przepisów prawnych dokonać zmiany też u nas i przesunąć ten czas obowiązania zgodnie z przepisami unijnymi. To jest główna przyczyna tej zmiany, która w tej chwili następuje. To jest zmiana typowo formalna. Natomiast wracając już do potrzeby, oczywiście oprócz tych wartości takich, że powstają nowe przedsiębiorstwa, to powstają też z nimi miejsca pracy, ale też nie należy pominąć efektu promocyjnego wśród młodych ludzi, dlatego że w takim projekcie nagrodzone są dwie, góra trzy firmy, natomiast uczestników jest znacznie więcej. W związku z tym sama promocja, same szkolenia, które oferuje miasto dla tych ludzi, którzy chcą korzystać z tego projektu, są też nie bez znaczenia. Ludzie się tam zapoznają z warunkami, w jaki sposób można założyć działalność gospodarczą, na co zwrócić uwagę, jak budować biznesplan. To są też elementy, które są ważne. I o tym nie należy zapominać. To już kilka ładnych lat, jak program Debiut Gospodarczy jest wdrażany w Świdnicy. Liczba chętnych pokazuje, że no idea jak najbardziej spotkała się tu z uznaniem, bo wielu młodych ludzi chce rozpocząć swój biznes, nowy biznes, ale też są przypadki, kiedy okazuje się, że jednak no coś poszło nie tak. Mamy kilka takich przykładów, gdzie no to powodzenie daje wiele do życzenia i nie udało się. Po prostu. Czy pani co, no w biznesie jest tak, że nie każdy pomysł uda się w 100% zrealizować, nie każdemu się udaje. Gdyby to było takie proste, to oczywiście każdy z nas prowadziłby działalność, miałby wielki biznes, wszystkim żyłoby się dostatnio. Otworzenie własnej firmy to jest pewne ryzyko, ale tak jak mówię, ważne jest to, że są osoby, które młode, które potrafią generować pomysły, chcą nie tylko biernie czekać na to, że ta praca sama do nich przyjdzie, zakładają własne firmy i nie tylko sami w ten sposób mają pracę, ale też dają miejsca pracy innym i jak najbardziej trzeba to wspierać, pomagać, organizować kolejne szkolenia, a tak jak mówię, no, nigdy w biznesie nie jest tak, że wszyscy, którzy go zaczynają, odnoszą sukces. Pula nagród zostaje bez zmian? Tak, pula nagród wynosi 60 tysięcy złotych. Jest to pula nagród, która jest zatwierdzona w budżecie na rok 2014. W związku z tym nie ulega zmianie. Natomiast staramy się, przynajmniej tak jest stanowisko komisji, która ustala hierarchię przydziału środków, żebyśmy dawali środków tyle, ile potrzebuje dane przedsiębiorstwo do realizacji. Jeśli ono nas przekonuje, że jest warte wsparcia z puli właśnie tego budżetu miasta,
to musimy dać tyle środków, żeby ten podmiot wystartował. I to jest ważne. W związku z tym trzeba się liczyć z tym, że pula 60 tysięcy na założenie działalności gospodarczej to nie jest pula, która jest wielką pulą. Z tej puli może skorzystać dwóch, góra trzech przedsiębiorców. Także to bardziej ma zachęcić pozostałych do tego, żeby szli tą drogą, żeby odciążyli budżety czy miejskie, czy państwa, bo wiadomo, że każdy zasiłek kosztuje, nie? To jest, tak szacuję, że rocznie Urząd Pracy wydaje na jednego bezrobotnego ponad 10 tysięcy złotych, w związku z tym, porównując to do kwot, które my wydajemy, no jest to, ta kwota nasza jest niewielka, ale wydaje mi się istotna, ważna i powinniśmy jako miasto przynajmniej tyle zrobić dla tych młodych ludzi, co szukają swojej drogi. Młodych ludzi, czyli do 30 roku życia i mieszkańców Świdnicy. Nie. Jeśli mogę formalnie odpowiedzieć na to pytanie, do 35 roku życia, natomiast to nie są mieszkańcy Świdnicy. Ważne jest, żeby ta osoba, bo to jest skierowane właściwie do wszystkich w całej Unii Europejskiej, można tak powiedzieć, ważne jest, żeby założył działalność gospodarczą w Świdnicy i rozliczał się z fiskusem w Świdnicy. To jest ten element, który jest dla nas bardzo ważny, żeby ta działalność gospodarcza była prowadzona w Świdnicy, bo to są świdnickie pieniądze, pieniądze podatników ze Świdnicy. I tutaj mają być rozdawane, tak? Tu mają być wypracowywane i wydawane tak? Przede wszystkim. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Dziękuję bardzo.